naprawdę nie, niczego nie przeznaję się tam. Mamy tylko pięć chlebów i wiary, chyba że pójdziemy
Było około 5000 samych mężczyzn. Wtedy rzekł do swoich uczniów: każcie moją szczęść gromadę mnie więcej po 50. Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A on wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił na błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, a uczniowie ludziom. Jedli i nasycili się wszyscy i zebrano jeszcze 12 kości błonnika, które w nim zostały. Błogosławiony Jan XXIII, przemawiając 16 stycznia 1963 roku do dużej grupy pielgrzymów mówił: trzeba być. Pamiętaj o tym, że być chrześcijaninem to znaczy nieustannie wracać do ciemności. Te słowa, bracia i siostry, mam zapamiętać. Jeśli chcemy być ludźmi naprawdę wierzącymi, ludźmi Chrystusa, to zawsze wracajmy tej zła ciemności. Ale też mamy świadomość, że sam jesteśmy słabi, ułomni, tak nieraz trudno nam żyć na co dzień w Ewangelii, tak trudno nam żyć przed Bożym światem. Bez wątpienia wielką pomocą dla nas jest nabożeństwo do Matki Najświętszej. To ona dobra matka, która w stanie naszego szczęścia i zbawienia na pewno nas pomoże, jeżeli do niej będziemy się uciekać. Nabożeństwo do Matki Najświętszej. Kiedy się do Matki Bożej uznaje tej pomocy, to jest patronką naszej parafii. A ona na pewno pomoże nam dobrze przez życie, trwać przy Chrystusie, być naprawdę dobrymi katolikami. Pamiętajcie o słowach świętego Bernarda, który jak wielki silny zarejestrował, tak to nam się zdarza. Niebezpieczeństwa i wątpliwościach, myśl o Maryi, wzywaj Maryi i dostanie z błotni, modlić się do niej, rozpaczy nie ulegniesz, starczy się o nią, nie upadniesz, pod jej opieką nie masz się czego obawiać. Ukochani, kończąc, gratuluję dla dzisiejszej uroczystości i życzę, aby parafia była jedną wielką rodziną, tak zjednoczoną jak dzisiaj wspólnie przy ołtarzu Pańskim takiej uroczystości, aby o was można było powiedzieć, a mnóstwo wierzących jest jedno serce, jedna dusza. I życzę wam błogosławieństwa Bożego na każdy dzień i opieki Matki Najświętszej. Szczęść wam Boże. Amen. Za wstawiennictwa Matki Bożej, nieustający pomocy, módlmy się, aby współcześni ludzie słuchali nauki Ojca Świętego, który przypomina nam o Bożym miłosierdziu i abyśmy na co dzień dla nich byli miłosierni. Opierając się na wierze katolickiej i obrzeżając przodków, umieli i chcieli chodzić razem z modlitwą, aby wszyscy byli ludziom bliżej spotkania z Chrystusem. Thank you.
opuszczeniu tą uroczystość i za tę podniemą atmosferę, jaką przybawę. Dziękuję naszym kochanym Panu Wójtom już na obydwaj, więc Panu Jerzemu z Przewodnictwa Urządu dziękuję za obecność za modlitwy. Panu Józefowi, który tam stoi w środku, też bardzo serdecznie dziękuję za to, że jest ze swoim podopiecznym, który jest razem z nami, że się na to modli. Więc bardzo Wam, Panu Wójtowie, dziękuję i cieszymy się, że jesteście z nami, kiedy jest dobrze, smutno, czasem wesoło. Takie rzeczywiste jest, więc za to, że jesteście dzisiaj z nami na tej wesołej uroczystości u Zagorza. Dziękuję księdzu prawatowi Stefanu. Zapytam może, z jakiego kraju przeprowadzić się na zjawy. A to jest bardzo proste. Część parafian z tym bardzo przemieścił się do Łotwy, tutaj go zakładał rodzinę. Część naszej parafian poszła do tym bardzo. I to w ramach takiej odwiedzi duszpasterski ksiądz jest u nas. Zaprosiłem go. Dziękuję bardzo serdecznie za obraz. Bardzo piękny, kazany, bardzo przyciągnął, bardzo Pan Bogiem. Dziękuję i zapraszam jeszcze na przyszłość. Dziękuję Państwu Holotom za te pieniądze, proszę, z którymi za mną na Bożeństwie jedzę. Każdego roku, tak, wykażę Państwa Holotom, na temat wieka. Ciasto skupię za moment, więc serdecznie za nim skupię, już dziękuję. I na przyszłym roku też to poproszę. Dziękuję Państwu, którzy przetransportowali te pieniądze Państwu, Panom kierowcom. Dziękuję wszystkim, którzy nieśli te pieniądze do Kościoła, towarzyszom, starostom, dzieciom, dziękuję młodzieży. Naszym zespołowi, który się pięknie prezentuje za chwilę, on przedstawi swój koncert przy Kościele. Więc dziękuję za obecność, za modlitwę i proszę o występ za Bogiem. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy tu jesteśmy. A tak dużo lat jest. Jest dużo z naszych parafian, jest dużo gości, sąsiedztwa i dalsze. Są za granicę. Panie i Panowie, bardzo się wszystkim cieszę, że jak powiedziałem, ustro Polsku, Bóg zapłaci i dziękuję. Thank you.
zaburzonej nocy na drugiej części powiedzmy dzisiejszego rynku. Powiem szczerze, dla nas nic łatwiejący, dlatego serdecznie witam księgę księdza gościa w tym banku oraz gospodarza oraz księdza proboszcza Wielosława, jak również pana wójta gospodarza gminy Rzegocina. Szanowną małżonką, bo bardzo często tak mi się wydaje, że są oraz wójta gminy Ściana, pana Józefa. Bardzo żałujemy, że tak samo, ale myślę, że jestem do wizji. Na te dożynki, które w jakiś sposób łączą tą społeczność dwóch gmin, a szczególnie mam nadzieję, że społeczność Pomocy Dolnej, która jest w gminie Ściana, część gmin z parafii Ściana, część parafii Łąka Górna. Bardzo panu chcę podziękować, że również staraliście pomóc. Wspólnie z kolegą Józefem Nowakiem, z moją małżonką, też będzie za dopuszczanie. Wszystkim za taką miłą bardzo atmosferę. To takie normalne, przyjemne, wspólnotowe spotkanie, to dzisiejsze właśnie. Gratuluję wam tego. Jest to mocne przeżycie dla mnie, kiedy żyłem w tej Łucie Dolnej właśnie w tych rejonach, kiedy mieliśmy trochę do uprawiania tegoś pola, to człowiek nauczył się tego i to mu dzisiaj pokazuje. Jest mi bardzo przyjemnie, kiedy mogę patrzeć na piękne kwiaty, na piękne produkty rolne, które mamy dziś na stole, na te piękne wieńce, na ten piękny chleb, to co najpiękniejsze i najważniejsze. I myślę, że ta trudna praca w młodych latach mi dzisiaj w życiu bardzo pomaga. W codziennym życiu i w spotkaniu ze wspólnotą w gminach, czy w gminie naszej ludzi. Myślę, że i to, co ksiądz proboszcz Łąki Górnej kontynuuje przez chyba już 10-20 lat, 23 lata. To też jest bardzo piękne, bowiem jest tu, mówi się o tradycjach, mówi się o tym, co najpiękniejsze, najcenniejsze. Mówi się o tym, skąd my jesteśmy, co to znaczy ziemia i jak ona nam jest bardzo, bardzo potrzebna do naszego dalszego życia. Życzę, aby kolejne tego spotkania były we wszystkich parafiach, aż w Łącie, jak najdłużej mogliśmy. Życzę wam tego i dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję.